księżna Windsoru, kobieta, która skradła serce króla. To by się nie wydarzyło, gdyby nie... Uznałem, że niemożliwe jest dźwigać ciężkie brzemię odpowiedzialności i wywiązywać się ze swoich królewskich obowiązków tak, jakbym sobie tego życzył, bez pomocy i wsparcia kobiety, którą kocham. Nie stałoby się tak, gdyby nie coś, co wydarzyło się tutaj, pół świata dalej, w Baltimore, w stanie Maryland. Dwie wspaniałe królewskie historie miłosne, połączone blaknącym śladem historii. Coś, co skończyło ukryte w sąsiedztwie. W 1936 roku, kiedy król chciał poślubić panią Simpson, problemem był fakt, że był on głową kościoła Anglii, który nie uznawał ponownego małżeństwa rozwodników. Był świadomy, że musiałby złożyć przysięgę koronacyjną, co skutecznie uniemożliwiłoby mu poślubienie pani Simpson. Musiałby przysiąc, że będzie podtrzymywał tradycje kościoła Anglii, które zabraniały ponownego małżeństwa osób rozwiedzionych. Nie chodziło o to, że pani Simpson była nieodpowiednia, ponieważ była Amerykanką. Była nieodpowiednia, ponieważ posiadała dwóch żyjących mężów. Tego nie zaakceptowałby rząd brytyjski oraz rządy kolonialne Kanady, Indii, Australii i Nowej Zelandii oraz innych krajów imperium, z którymi należało się skonsultować. Jesteśmy praktycznie tuż obok domu Wallis Warfield, a ty stworzyłeś to wspaniałe muzeum na jej cześć. Co frustruje cię w większości mieszkańców Baltimore i ogólnie ludzi i ich wiedzy o księżnej Windsoru? Nic nie wiedzą. Król Edward VIII zrezygnował z tronu, aby ożenić się z tą kobietą. To było niesamowite. Wtedy była to niebywała wiadomość. Cały czas pisano o tym w gazetach. Potem też ciągle o nich pisali. Była najlepiej ubraną kobietą na świecie. Byli ikonami mody, bywali wszędzie. Znali wszystkich sławnych ludzi na świecie. Wiedli fascynujące życie. A jednak ludzie w Baltimore nie mają pojęcia, kim ona była. Nie wiedzą. To po prostu niesamowite. Z czego, poza skłonieniem króla Anglii do zrzeczenia się do jej tronu, znana była również Wallis, księżna Windsoru? Z pewnością była znana jako ikona mody XX wieku i myślę, że słusznie. Miała bardzo specyficzny styl. Patronowała kilku najlepszym projektantom tamtych czasów. Ta sukienka jest znana jako monkey dress. Miała ją na sobie prawdopodobnie tylko raz. Została zaprojektowana przez Susan See specjalnie dla niej. Jest wykonana z jedwabnej organzy, a następnie ręcznie haftowana małpim ornamentem. Każda z małpek gra na innym instrumencie. Są to małpki z niemieckiej porcelany. Podejrzewam, że widziała je albo w posiadłości księcia, albo w jednym z domów, w których bywała. Nie istnieje druga taka sukienka. Trafiła do nas dzięki jednemu z jej przyjaciół i krewnych spoza Baltimore i została dostarczona prosto do muzeum. Posiadamy również wspaniałe zdjęcie, na którym jest w tej sukience, wykonane przez fotografa z Baltimore, więc jest ona bardzo związana z naszym miastem. Co myślisz o tym, że większość ludzi w tej okolicy, ani tym bardziej w tym mieście, nawet nie wie, kim ona była? Nie wiedzą, kim była, ani gdzie mieszkała. Z drugiej strony słyszałem historię, że mieszkała dosłownie wszędzie. To nieprawda. Mieszkała w bardzo konkretnych miejscach. Beetle 212 to jedno z tych miejsc i znajduje się dosłownie obok. Powodem, dla którego powstało to muzeum, była chęć upiększenia domu i zebrania pieniędzy na cele charytatywne. Większość ludzi na tej ulicy, z wyjątkiem kilku najemców, wie. Wiedzą, gdzie mieszkała. Wiedzą o niej wszystko. Zdaje się, że oddał jej też swoją fortunę w postaci tych wszystkich pięknych sukienek od projektantów. Myślę, że wspierał jej zamiłowanie do mody, ponieważ sam bardzo się tym interesował. Myślę, że starali się dopasowywać swoje stroje, gdy występowali publicznie. Widać to na zdjęciach. Przywiązywał taką samą wagę do swoich ubrań, jak ona do swoich. W kolekcji mamy projekty Christiana Diora, stworzone specjalnie dla niej, a to prawdziwa, najwyższa półka.
Otrzymywała różne próbki i decydowała o tym, jak sukienki mają wyglądać. To musiało być naprawdę cudowne, nosić tylko takie ubrania przez całe życie. Czuję się tu naprawdę niechlujnie. Była naprawdę drobna. Spójrz na ten rozmiar talii. To jakieś 20 cali? Około 25 cali. O wiele mniej niż dzisiejsza przeciętna kobieta. Była bardzo restrykcyjna, jeśli chodzi o dietę. Dzięki temu mogła sobie pozwolić na te sukienki. Oszczędzała na jedzeniu. Czy ubrałaby się tak na przyjęcie koktajlowe, zabawę lub zapewne na jakieś formalne wydarzenie? To dość formalna suknia i nosiła ją z wystawnymi naszyjnikami. Ta sukienka Christiana Diora to coś, co nosiłaby na co dzień po mieście. A mimo to jest wykonana specjalnie dla niej w każdym szczególe. To, co mamy, pokazuje bardziej to, co nosiła na co dzień, a nie na specjalne okazje. Skąd muzeum zdobyło te eksponaty? Tę dostarczył przyjaciel i ktoś z dalekim pokrewieństwem w latach 60., ale inne przedmioty podarowała nam fundacja, gdy doszło do aukcji. Ze względu na powiązania Wallis Simpson z Baltimore, czuli, że to ważne, abyśmy mogli przedstawić jej historię, a jej ubrania to świetny sposób na przedstawienie jej historii po ślubie z księciem. Cały ostatni rozgłos związany z filmem, z królewskim ślubem. Wszystko to sprawiło, że znów jest o niej głośno. Zyskała wiele uwagi, gdy po śmierci jej biżuteria osiągnęła wartość 50 milionów dolarów w genewskim Sotheby's. A potem zeszłej jesieni w Sotheby's w Londynie. Te rzeczy przyniosły rekordową sumę pieniędzy. Zaledwie jedna jej bransoletka z diamentem i onyksem warta jest ponad 7 milionów dolarów. Organizujecie pokazy lub prezentacje na jej temat? Mieliśmy wystawę. Przedstawiała jej modę i zawierała również eksponaty z innych kolekcji. To była spora wystawa. Niedawno zorganizowaliśmy wydarzenie z brytyjskim autorem, który napisał o niej książkę, na którym pokazaliśmy publiczności niektóre z jej ubrań. Przyklejono jej nazwisku wszelkie możliwe obelgi, włączając w to ogólne wrażenie, jakie brytyjska opinia publiczna mogła odnieść w 1936 roku, a może nawet i do dziś, że była praktycznie prostytutką z rogu ulicy. To oczywiście kompletna bzdura i zarówno ją, jak i panią Merriman, jej ciotkę, mocno to zdenerwowało. Rodzina Warfieldów wywodzi się z Anglii. Pochodzą oni z Warfield w hrabstwie Berkshire, niedaleko Windsoru, i byli jedną z pierwszych rodzin założycieli i twórcami imperium. Jej rodzinę można prześledzić wstecz aż do Edwarda I. Oczywiście Edward VIII również się stamtąd wywodził, ale bardzo interesujące jest znalezienie ich różnic poprzez wajatów i różne inne powiązania. Ona z pewnością to robiła. To świetna zabawa znaleźć jej powiązanie z drugim hrabią Dublina, ponieważ otrzymał order podwiązki stworzony przez Edwarda III. Są tabliczki w kaplicy Jerzego, gdzie uczestniczyła w pogrzebie męża, a później odbył się jej własny pogrzeb. Patrząc na fakt, że pani Simpson poślubiła księcia, Astor Forbes z pewnością uważał, że jej pochodzenie było lepsze niż pochodzenie księżnej Kentu i księżnej Gloucester, które weszły do rodziny królewskiej w latach 60. i 70. A także, że prawdopodobnie należała do wyższej klasy niż rodzina Jerome, z której pochodziła Lady Randolph Churchill. Rodzina Kelly, z której pochodziła księżniczka Grace z Monaco, i rodzina Bouvier, z której pochodziła Jackie Kennedy.
higher class, if you like, than the Jeromes who produced Lady Randolph Churchill. Myślę, że można powiedzieć, że Warfieldowie byli bardziej szanowaną rodziną niż którakolwiek z tych trzech. To nie znaczy, że tamci też nie byli szanowani, ale ona z pewnością pochodziła z lepszej rodziny. Mount Vernon w Baltimore to bez wątpienia Mayfair. To miejsce wspaniałych hoteli, wystawnych domów. W 1914 roku była to ulica teatrów i pięknych rezydencji. Na północnym krańcu okolicy znajduje się stacja kolejowa. Na południowym piękne skwery, pomnik Jerzego Waszyngtona. To wspaniałe otoczenie zaprojektowane przez Roberta Milesa. Domy wielkich tego miasta, tuż obok. W tamtym czasie plac Mount Vernon był sercem bogatego Baltimore. Każdy, kto był kimś w tamtych czasach, bogaty lub polityk, mieszkał na placu lub obok niego. Przemysłowe miasto jest daleko. Mount Vernon jest trochę odosobniony. Nie ma tu nic z gwizdków parowych, fabryk i portu. Jest bardzo cicho, słychać tylko stukot końskich kopyt na kostce brukowej. Prezydent Wilson, Teddy Roosevelt, William Halbert Taft, Mencken, William Jennings Bryan, Ella Voorhout, rodzina Garrett, rodzina Hutton, wszyscy ważni w tamtych czasach bywali na placu Mount Vernon. Brali udział w wydarzeniach w niektórych prywatnych domach. Wszyscy mieszkali wokół placu Mount Vernon. Mieszkał tu również mój dziadek, burmistrz James Preston. Nieskazitelnie czyste, bardzo zadbane miejsce. Mosiężne drzwi lśniły, okna były umyte. Niezłe miejsce w Baltimore. Miejsce, gdzie fotografowie pocztówkowi chodzili robić ładne zdjęcia. Jeśli chciałeś mniejszego lokum, byłeś wdowcem lub po prostu nie miałeś odwagi finansowej, by kupić duży czteropiętrowy dom w mieście, to okolica oferowała wspaniałe domy z rynku wtórnego, bardzo porządne. W 1914 roku apartamentowce zaczęły się mocno rozwijać. Podobno zapożyczyliśmy je od Francuzów, ale budowniczowie i architekci przekształcili je tak, aby można było mieć własne mieszkanie, 7 lub 8 pokoi na zimę, by potem udać się do swojego letniego domu, kładąc na meblach białe prześcieradła i wrócić, gdy upał nieco zmaleje we wrześniu. Ludzie, którzy mieli jakieś ekonomiczne zaplecze, mieli domy na placu Mount Vernon. Rodzina Garrett, rodzina Hutton, mój dziadek. Nie sądzę, by mieszkali tam jacyś byli prezydenci, ale z pewnością ludzie zamożni mieli domy w tej okolicy częściej niż w jakiejkolwiek innej części Baltimore. Biddle Street, Preston, północne ulice tej okolicy były dość dobre socjalnie. Domy po prostu nie były tak duże jak te naprzeciwko pomnika Waszyngtona na placu, czy wzdłuż ulic Świętego Pawła i Karola. Tom, jesteśmy na 200. przecznicy East Biddle Street. To dom Wallis Warfield. Małej dziewczynki, która wyrosła na okrytą złą sławą panią Simpson. Kobiety, dla której król porzucił tron. Możesz w to uwierzyć? Pod numerem 212 East Biddle Street, pośród tych wszystkich zwykłych szeregowców, znajduje się dom kobiety, która została księżną Windsoru i pozbawiła króla tronu.
nie rzuca się w oczy. Zwykłe drzwi, bez historycznej tablicy upamiętniającej jej miejsce urodzenia czy zamieszkania. Masz całkowitą rację. Chcesz zajrzeć? Tu jest całkiem pusto. Zgadza się, był wielokrotnie odnawiany. W czasie kryzysu abdykacyjnego w 1936 roku ówcześni właściciele tego domu urządzali po nim wycieczki. Nakłaniali nawet ludzi do siedzenia w wannie do pamiątkowych zdjęć. Kąpiel czeka, Wasza Wysokość. Kiedy Wallis przybyła do Oldfields, jej wujek przyprowadził ją do szkoły. Chciał, by znalazła miejsce, w którym będzie mogła poczuć się jak w rodzinie, gdzie będzie mogła nauczyć się pewnych manier i etykiety, ale także skorzystać z niemieckiego, którego wtedy uczyliśmy, i przedmiotów ścisłych. I po prostu mieć miejsce, w którym mogłaby otrzymać opiekę. Alice i Wallis Warfield chodziły do tej samej klasy w Oldfields. Myślę, że Wallis nie mogła sobie pozwolić na debiut lub nie była odpowiednio finansowana. Pojawiła się na debiucie Alice, mojej ciotki Alice Preston Carrington w 1914 roku. W tamtych czasach Oldfields cieszyło się reputacją prywatnej szkoły, która była azylem dla dziewcząt, gdzie mogły się kształcić i zdobywać doświadczenie w zakresie manier. Nie dostawało się dyplomu ukończenia. Przychodziło się i uczęszczało na kursy. Uczyło się manier i zdobywało odpowiednie wychowanie i wykształcenie. Byliśmy czymś w rodzaju szkoły końcowej. Myślę, że kiedy wujek Wallis wysłał ją do Oldfields, jego intencją było, aby uzyskała odpowiednią edukację i mogła nauczyć się swoich manier i przygotować do życia w społeczeństwie. Mieć ten końcowy etap, aby wyjść w świat, mając świetne maniery i dobrą reputację oraz doświadczenie, jak właściwie zachowywać się w społeczeństwie. Została zaprezentowana na balu debiutantek w Baltimore. Nie wiem, który to był rok. Tak jak ja, jak moja córka, ale w jej epoce miało to duże znaczenie. Tam znajdowałaś męża, to był cel. Przedstawiano cię społeczeństwu i znajdowałaś męża. W Baltimore to wciąż żywa tradycja. To było bardzo ważne w jej czasach. Powiedziałabym, że obecnie jest to mniej ważne. Niemniej jednak jest to tradycja wciąż podtrzymywana w Baltimore. Wallis, jak sądzę, dzisiaj byłaby uważana za wredną dziewczynę. Była psotna i lubiła wywoływać kontrowersje wśród swoich przyjaciół. Była dziewczyną palącą papierosy na schodach przeciwpożarowych. Dziewczyną, która chodziła na potańcówki i sprawdzała, czy może ukraść chłopaków swoich przyjaciółek. Słyszałam też historię o tym, jak była na tych imprezach i zaprzyjaźniała się ze wszystkimi chłopakami, którzy obdarzali ją uwagą, a potem za plecami obmawiała swoje koleżanki. Po prostu odbierała przyjaciółkom chłopaków. To jest Maryland Club. To był i jest bastion męskiej społeczności w Baltimore. Mój dziadek James Preston był burmistrzem Baltimore w latach 1911-19.
Był odpowiedzialny głównie za modernizację miasta. Wallis i Mary, siostra Alice, były sobie bardzo bliskie. Mary była chyba 6 lat młodsza od Wallis i Allison. Wallis była bardzo zazdrosna o Baltimore Society. Bardzo chciała tam należeć, ale została odsunięta, bo nie miała funduszy ani sponsorów, więc nieustannie próbowała się tam dostać. Namówiła Mary do wejścia do klubu Maryland, który był męskim klubem, i zrobienia sceny. Coś w rodzaju pstryczka w nos społeczności Baltimore. Planowały to przez kilka tygodni, a historię tę opowiedziała mi moja ciotka Alice. Wallis Warfield Simpson wpadła w niezłe tarapaty za przebieranie się za mężczyznę. Czemu to zrobiła? Jest to miejsce tylko dla mężczyzn. Wiedziała, że aby dostać się do środka, musi być ubrana jak mężczyzna. Chciała zniszczyć to miejsce. I namówiła córkę burmistrza, by przebrała się razem z nią. Obie zostały złapane i wyrzucone. Nie wiem, dlaczego Mary się na to zgodziła. Z pewnością nie zrobiła tego dobrowolnie, ale myślę, że Wallis jakoś ją do tego namówiła. Nie znam kontekstu, jak do tego doszło, ale wiem, że tam poszły. Podeszły do baru. Najpierw weszły do klubu i w jakiś sposób ominęły portiera. To wszystko znalazło się również w ówczesnych gazetach. Przedostały się na tyły klubu. W tamtym czasie w klubie Maryland bar mieścił się z tyłu. Dotarły aż na tyły klubu i uznano je za mężczyzn i obsłużono przy barze. Wkrótce potem barman zorientował się, że doszło do oszustwa i wyprosił je za drzwi. Następnego dnia w gazecie ukazał się artykuł „Córka burmistrza i jej przyjaciółka wyproszone z klubu Maryland”. Skandaliczne. Miały jaja. To ten sam tupet, którego wymagało stanięcie twarzą w twarz z królem Anglii i doprowadzenie niemal do kryzysu konstytucyjnego. W Baltimore ważne są więzy krwi i z pewnością na początku XX wieku kolumny towarzyskie The Sun i The Old News in American były równie popularne jak kolumny z wiadomościami. W nagłówku Baltimore News American z tego dnia napisano: córka burmistrza i jej przyjaciółka zostały wyproszone z Maryland Club, co dla rodziny było prawdziwym powodem do wstydu. Nawet ludzie, którzy nie byli w kręgach towarzyskich, czytali o poczynaniach pani takiej a takiej, o tym, kto był na herbatce, kto pojechał do Bar Harbor, a kto na Florydę. Gazety w Baltimore poświęcały im wiele uwagi. W Maryland trzeba było bardzo uważać na to, co się o kimś mówi, bo często okazuje się, że jest się z nim spokrewnionym. Nikt wtedy nie wiedział, że tą przyjaciółką była Wallis Warfield. Ona nic wtedy nie znaczyła, ale to był wstyd. Jestem dziennikarzem od prawie 40 lat i pamiętam wspaniałych redaktorów społecznych z tamtych czasów, a nawet moich rodziców czytających wzmianki towarzyskie. Szanowaliśmy to. Nawet jeśli nie należało się do danej klasy, to i tak wiedziało się, kim są ci ludzie i trzymało się od nich z daleka. Ten kościół jest bardzo ważny. Kiedyś nazywał się Christ Church. To miejsce jej pierwszego ślubu, co ostatecznie oznacza również jej pierwszy rozwód. Był to kościół episkopalny i niewątpliwie centrum społeczeństwa, jednak dziś już nim nie jest. Zauważysz, że zmienił się wraz z sąsiedztwem. Tutaj w Maryland Wallis była zdecydowanie Warfield i była z tego dumna. Ale kiedy rozwiodła się z obydwoma mężami, było to źle widziane przez jej rodzinę. W tamtych czasach była to niespotykana i nieakceptowana praktyka.
Myślę, że prawdziwa historia jest szalenie interesująca i można bez końca dyskutować o tym, jakie były ich motywy wobec siebie nawzajem. Myślę, że mam rację, twierdząc, że on chciał odejść, nie chciał być królem, a ona była oczarowana jego osobą i najwyraźniej bardzo jej to wszystko schlebiało. A potem chciała uciec. Myślę, że tak właśnie było. Była tragicznie smutna. Chciała mieć wyrafinowane, eleganckie życie z księciem. Wraz z abdykacją sytuacja wymknęła się spod kontroli. Nie mogła już dłużej żyć w ukryciu i dobrze się bawić. Bawili się dobrze aż do abdykacji. Byli zakochani lub na takich wyglądali. Myślę, że nie przemyślała tego, co się wydarzy, tak jak obecnie robią to ludzie. Myślę, że po prostu chciała pewnego stylu życia, jaki czuła, że odebrano jej jako dziecku. I dążyła do niego, choćby nie wiem co. Potem musiało być jej bardzo ciężko, a on do śmierci pozostał jej całkowicie oddany. Jej szwajcarska sekretarka opowiadała mi, że kiedy księżna szła do fryzjera, schodziła po schodach. Książę zjeżdżał windą i odprowadzał ją do samochodu. Kiedy wracała, książę stał na rogu i czekał, by zaprowadzić ją do domu. Pomyślałem, że w teorii to cudowne, ale w praktyce to straszne. Jeśli chcesz mieć spaniela, kup go, a nie poślubiaj. Tak, żeby za tobą chodził. Najwyraźniej zawsze był niepewny i myślał, że ona go zostawi. Bał się, że wydarzy się coś strasznego. Z jego perspektywy byłoby straszne, gdyby umarła przed nim. Równie straszne było to, co spotkało ją później, gdy przeżyła go o 14 lat. Wallis podążała za tradycją wychodzenia za mąż bardzo dobrze. Wnuczki Charlesa Carltona wyjechały za morze i wżeniły się w najlepsze rodziny Anglii. A potem Betsy Patterson poślubiła brata Napoleona. Niektórzy członkowie rodziny królewskiej udzielają teraz wywiadów, ale z pewnością nie robili tego w przeszłości. Nie znajdziesz wywiadów z królową matką, a już na pewno nie z Jerzym VI czy kimkolwiek z jego pokolenia. Absolutnie tego nie robili. A ponieważ Windsorowie byli w pewnym stopniu zepchnięci na dalszy plan i ponieważ byli tutaj w Stanach Zjednoczonych, udzielali wywiadów, rozmawiali z Edem Morrowem, pojawili się w jego filmie Historia Króla. Bardzo chcieli przedstawić swój punkt widzenia w mediach. W tym sensie byli więc trendsetterami i wyprzedzali swoje czasy. Przypuszczam, że styl pani Simpson jako księżnej Windsoru był dość zabawny. Bardzo często wspominany przy okazji niedawnego królewskiego ślubu, kiedy mówiono, że niektóre stroje Kate Middleton były inspirowane księżną Windsoru. W ciągu ostatniego roku lub dwóch lat znalazła się ponownie w centrum uwagi ludzi, stając się swego rodzaju ikoną stylu, a także osobą, której pozycja, trudna sytuacja i miejsce w historii, a także motywy i sprawy zostały ponownie przeanalizowane. Chociaż nie mamy jej codziennie na wystawie, jest to coś, co dzięki naszemu programowi jesteśmy w stanie zaprezentować publiczności oraz oczywiście udostępnić na specjalne życzenie. Powiedziałabym, że ta sukienka wraz z kilkoma innymi rzeczami z kolekcji są najpopularniejszymi przedmiotami. Jest to ikoniczny przedmiot w naszej kolekcji. O co chodzi z małpami? Dlaczego one? Myślę, że to było kapryśne nawiązanie do niemieckich porcelanowych małpich grajków. To miało ją wyróżnić. Jestem pewna, że kiedy nosiła tę sukienkę, wszyscy pytali ją, dlaczego małpy lub co znaczą te małpy. Dobrze przyciągała uwagę swoim ubiorem. Było to też uważane za zabawne, humorystyczne. W XX wieku były to zespoły grających żab, ale w XVIII i XIX wieku były to zespoły małp, każda z innym instrumentem. Oto małpa z instrumentem dętym, małpa z kastanietami, małpa perkusista, małpa perkusistka. Każda małpa ma nieco inną ekspresję.
W poczuciu stylu księżnej podziwiam, że był to bardzo klasyczny styl. Bardzo skrupulatne krawiectwo, bardzo dopasowane ubrania, ale zawsze było trochę kaprysu w tym, co nosiła. I myślę, że im bardziej przyglądasz się jej ubraniom, tym bardziej widzisz, że chociaż linie są opływowe, krawiectwo jest skrupulatne. Tkaniny są bardzo eleganckie i proste. Zawsze miała coś, co sprawiało, że zapadała w pamięć. Od momentu, gdy poznała księcia i pojawiła się na dworze ubrana na liliowo-zielono, które były nietypowymi kolorami dla kobiety pojawiającej się na dworze w tamtym czasie, to przyciągało jego wzrok. Wiedziała, jak sprawić, by jej moda była niezapomniana. Nawet przed związkiem z księciem, gdy spojrzy się na jej wczesne zdjęcia, miała ogromne wyczucie stylu i wiedziała, jak wyglądać bajecznie. Czy myślisz, że odgrywała również dużą rolę w modzie? W końcu, mimo że nie byli królem i królową Anglii, zostali królem i królową społeczeństwa. Myślę, że spoczywała na niej ogromna odpowiedzialność. Czy to ma sens? Myślę, że z pewnością tak było. Mieli mnóstwo publicznych wystąpień, więc ich życie nie było prywatne. To nie było życie, w którym ludzie mogą nosić, co chcą. To jest życie, w którym ludzie rejestrują, co nosisz, patrzą na ciebie. Myślę, że była pod jeszcze większą obserwacją, ponieważ nie była z rodziny królewskiej. Zawsze przywiązywała wielką wagę do każdego szczegółu swojego wyglądu. Jej fryzury były projektowane. Dostawała szkice fryzur przed ich wykonaniem. Ale książę był taki sam. Czy uważasz, że mogła konkurować z rodziną męża? Myślę, że była prawdopodobnie bardziej stylowa niż którykolwiek z ówczesnych członków rodziny królewskiej. Przewyższała ich, ale miała też swobodę patronowania projektantom, którym chciała. Czy producenci odzieży skopiowali tę sukienkę? Nie znam żadnych kopii, ale z pewnością w latach 60., z których pochodzi ta sukienka, często widuje się małpy na nadrukach. Najlepszy styl zawsze jest kopiowany, choć nie w takim stopniu jak teraz. Ale zakładam, że wiele kobiet zapewne kopiowało jej styl. Często pojawiała się w Vogue i z pewnością robiono jej wiele zdjęć. Nie różni się pod tym względem od Kate Middleton, której strojom wszyscy chcieli się przyjrzeć podczas tournée po Stanach Zjednoczonych. Ludzie chcieli wiedzieć, co miała na sobie Wallis. Czemu chcieli to wiedzieć? Z powodu jej sławy, a także afery związanej z abdykacją. Ale również dlatego, że była inspiracją dla kobiet. Moja ciotka Cora zawsze nosiła lakier do paznokci Windsor, nazwany na jej cześć. Kiedy więc promowała jakiś produkt, ludzie zwracali na to uwagę. Pani Simpson była zawsze bardzo zabawna, bystra i dowcipna. Pamiętam, jak Lady Diana Cooper mówiła, że pokój się wyostrzał, kiedy wchodziła. Wydobywała z ludzi to, co najlepsze. Miała to naturalne poczucie humoru. Zawsze wiedziała, co powiedzieć, by uatrakcyjnić daną historię. Słynne słowa, że nigdy nie można być zbyt bogatym lub zbyt szczupłym, są dobrze znane. Podobało mi się, co powiedziała, gdy była już dość wiekowa i jadła kolację w Paryżu. Ludzie zawsze mówią mi, że powinnam poszukać moich starych przyjaciół. Poszukać, odkopać ich. Jeśli nie masz o kimś nic miłego do powiedzenia, powiedz, że był świetnym tancerzem, a ona była świetną tancerką. Interesujące jest, co ludzie mówili o pani Simpson w czasie abdykacji, za jej życia i jeszcze gorzej po jej śmierci. Oczywiście, jeśli jesteś zamieszany w wielki dramat, taki jak abdykacja, mówi się o tobie najstraszniejsze rzeczy. Oskarżano ją o bycie mężczyzną, co jest totalną bzdurą. Każdy, kto się nią opiekował, mógł to natychmiast wyjaśnić. Mówią też, że popierała nazistów, ale nie sądzę, by tak było. Mówią, że była kochanką Ribbentropa i znowu to wszystko bzdury. Nie ma niczego, czym nie obrzuciliby księżnej Windsoru, próbując sprawić, by wydawała się niegodna zaufania. Wielu ludzi w tamtym czasie próbowało ją oczernić. Nawet całkiem poważni i rozsądni urzędnicy państwowi pracujący dla brytyjskiego rządu sugerowali, że istnieje China Dossier, w którym nauczyła się wszelkiego rodzaju praktyk seksualnych, aby zdobyć króla w Szanghaju.
a China dossier, which she'd learned all sorts of absurd sexual practices to capture the king in Shanghai. Nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie żadnej z tych rzeczy. Ale zawsze zostaną, ponieważ brudy przyklejają się do osoby zaangażowanej w wielki kryzys, w wielki dramat, taki jak abdykacja. Szkoda. Niestety jest to znak czasów dla ludzi, którzy interesują się osobami takimi jak księżna Windsoru. Chcą brudów. Nie obchodzi ich, czy to prawda, czy nie. To tworzy lepszą historię. Uważam, że to wielki wstyd. Jedną z najciekawszych rzeczy, o której nikt nie pomyśli z tych wszystkich koronacyjnych pamiątek, książek napisanych o niej i wycinków z gazet, jest ta płyta CD z aktami FBI dotyczącymi księcia i księżnej. Są na niej oskarżenia o sympatyzowanie z nazistami. Są 4 listy napisane do Edgara Hoovera. Napisane odręcznie. Dwa są anonimowe. Dwa mają adresy zwrotne. To, czego nie wiedzieliśmy, to, że wyglądają jak napisane przez kogoś neurotycznego, z błędami ortograficznymi i okropną gramatyką. Napisał je oczywiście jakiś idiota do Edgara Hoovera, oskarżając jego i ją o to, że są nazistowskimi szpiegami i powinni zostać aresztowani. Ciekawe, czy trzymali je w jednym pliku dla ochrony księcia i księżnej Windsoru na wypadek, gdyby coś im się stało. Hoover odpowiadał na te 2 listy z adresami zwrotnymi, pisząc: dziękuję za twój list. Nie było żadnych dalszych działań. Jedyną rzeczą w aktach jest fakt, że dla bezpieczeństwa Bahamów podczas II wojny światowej, kiedy Jerzy VI objął władzę na Bahamach, król Edward VIII został księciem Windsoru i gubernatorem Bahamów. FBI zezwoliło mu na wycieczkę do Quantico. Jako gubernatorowi Bahamów? Skąd to wszystko wiesz? Dostałem to wszystko. Było pod nadzorem FBI i tajnych służb. Ale jak to zdobyłeś? Te rzadkie gazety są autentyczne. Niektóre znalazłem na aukcjach, niektóre dostałem. Są bardzo interesujące. Wszystko z tamtych czasów jest niesamowite. Spójrz na to. Król postanowił się ożenić. Król postanowił poślubić Wally. I tak się stało. Pytanie, które należy zadać, brzmi: co by się stało, gdyby nie wyjechała do Francji? Gdyby została z nim? I zdołała przekonać go, by nie abdykował. To mogło jej się udać. Sądziła, że w przeszłości miał kilka kochanek, dziewczyn, i że jej blask osłabnie i w pewnym momencie prawdopodobnie wróci do miłego pana Simpsona z kilkoma klejnotami. Myślę, że pan Simpson nie wierzył, że tak się stanie. Co ciekawe, nigdy nie myślała, że to zajdzie dalej. Niektórzy sugerują, że gdyby został królem, mógłby po jakimś czasie ją poślubić bez konsekwencji. Nie jestem pewien, czy mógłby to zrobić ze względu na przysięgę koronacyjną i różne inne rzeczy. Myślę, że przedstawiono bardzo mocne argumenty przeciwko temu małżeństwu. Ale gdyby ugruntował swoją pozycję jako król przez kilka kolejnych lat, być może mógłby wziąć z nią cichy ślub, jak zrobili to inni królowie w historii, zwłaszcza za granicą. Być może uszłoby mu to na sucho, ale jest to jedno z największych, co jeśli, w historii. Myślę, że wszystko skończyło się dobrze. Może nie dla samych Windsorów. Nie wydaje mi się, żeby ich późniejsze życie było szczególnie szczęśliwe. Dobra rada dla młodych ludzi. Jeśli musisz dokonać wyboru między obowiązkiem a szczęściem, wybierz obowiązek, ponieważ ostatecznie zawsze uczyni cię to szczęśliwszym.
a oni zrobili na odwrót. Cieszyła się podobnym szacunkiem. Myślę, że wyparła ją może Jacqueline Kennedy. Jej pojawienie się na przyjęciu zapewniało ogromną frekwencję. Każdy musiał zobaczyć, co ma na sobie. Jej szminka była kopiowana, jej lakier do paznokci był kopiowany. Miałem to szczęście, że w 1972 roku, na krótko przed śmiercią księcia Windsoru, poszedłem do jego domu, aby zobaczyć się z jego osobistą sekretarką. W jakiś sposób wciągnęła mnie ta historia. Czytałem ich wspomnienia. Wkrótce potem książę zmarł, a księżna zachorowała i nikt do końca nie wiedział, co się dzieje. Straszna metropolia wkroczyła i przejęła kontrolę. Przez te wszystkie lata rozmawiałem z osobistymi sekretarzami i słyszałem różne sprzeczne historie o tym, co się działo. Kilka lat później osobista sekretarka księżnej, Szwajcarka, niewiele starsza ode mnie, powiedziała mi: napisz tę historię, a ja ci pomogę. Główna fabuła opowiadała o tym, co stało się z księżną po śmierci księcia, kiedy wpadła w ręce swojego prawnika. Chciałem też przyjrzeć się, kim była księżna, jaka była naprawdę i do czego dążyła. Czy naprawdę była kobietą, która okradła króla? Była ofiarą czy złoczyńcą? Myślę, że ostatecznie była ofiarą. Bardzo interesujące było to, że gdy książka ukazała się w Londynie w kwietniu zeszłego roku, chodziłem i rozmawiałem o niej z ludźmi. Mogłoby się wydawać, że są dość nieprzychylnie nastawieni do księżnej. Zaczęli postrzegać ją w innym świetle, co było bardzo przyjemne. Myślę, że to sprawiedliwe. Jeśli szukasz czarnego charakteru, to niestety jest nim on, a nie ona. Myślę, że możemy ją nazywać naciągaczką. Społecznie miała bardzo wysoko ustawione cele. Oczywiście królowie i królowe Anglii tradycyjnie byli chowani w Westminster Abbey i innych miejscach. Odkąd Jerzy III zbudował królewską kryptę w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze, stała się miejscem pochówku królów i królowych Anglii. Spoczywa tam 11 królów, w tym kuzyn królowej Wiktorii, Jerzy V. Królowa Wiktoria zbudowała mauzoleum w Frogmore, które znajduje się na terenie zamku. Edward VIII nie wiedział, gdzie zostanie pochowany. Rozważał pochówek we Francji. Chyba Jakub II jest pochowany we Francji i myślę, że przez pewien czas myślał, że mógłby zostać tam pochowany. Ale zdecydował się również kupić miejsce w Baltimore na cmentarzu Greenmount. Poprosił swojego przyjaciela Clarence'a Milesa o sprawdzenie możliwości zakupu jako kolejnej alternatywy. Już w 1961 roku zdecydowano, że zostanie pochowany we Frogmore, gdzie od 1928 roku znajduje się prywatny cmentarz rodziny królewskiej. Został tam pochowany jego brat, książę Kentu, a on w 1968 roku uczestniczył w pogrzebie księżniczki Mariny. To bardzo wykrystalizowało jego chęć bycia tam pochowanym. Ale oczywiście miał jeden bardzo ważny warunek. Księżna Windsoru miała zostać pochowana u jego boku. Była dziewczyną z Baltimore, której się niesamowicie udało. Myślę, że ludzie uśmiechali się, gdy ją widzieli, ponieważ wiedzieli, że zaryzykowała, była odważna i udało jej się. Tekst polski Katarzyna Gajewska, czytał Maciej Więckowski.